Dzień dobry, witamy na debacie na temat pożyteczności frameworka Django. Pierwsze pytanie z kategorii ekonomicznej, czy w Django naprawdę pisze się wszystko szybciej? Oczywiście, takie jest główne założenie. Dostarczyć działającą aplikację jak najszybciej. Budowa prostego serwisu może zmieścić się nawet w kilka dni. Prosty serwis, a wymaga frameworka. Gdybym chciał coś prostego napisać, to chyba nie potrzebowałbym kilku tysięcy linii kodu w bibliotekach, czyż nie? To jest dlatego, żeby nie trzeba było ich pisać. Ale trzeba się tego wszystkiego nauczyć. To ja może przerwę. Czy tak dużo czasu potrzeba, żeby nauczyć się Django? Nie, podstaw nauczy się każdy. I osiwieje przy nauce zapytań w ORM. No, to jest akurat powód do dumy w Django. O, to chyba prowokacja. Nawet nie wiem, gdzie zacząć. Czy że wolny, czy że skomplikowany. Ale ma opcję do optymalizacji zapytań, wyrażenia Q i F. Poczekaj, notuję. Mam tam kilku ludzi na dole, na którym muszę coś zorganizować. Faktem jednak jest, że wiele ludzi wybiera Django. To już przeszłość. Wybierają, bo mogą liczyć na duże wsparcie community i przekopywać się przez posty sprzed lat. Czas na nowe podejście, proste rozwiązania, czystą architekturę. Lepsze wrogiem dobrego. Tak, stare dobre MVC. Ludzie do tej pory tego nie rozumieją. Może trzymajmy się konkretów. To jak? Django ma duże wsparcie? Mnóstwo bibliotek, admin panel, zarządzanie migracjami. To nie framework, to cały potencjał na współzależności. Muszę wam przerwać, panowie. Wiem, że dopiero się rozkręcacie, ale czas na konfrontację przyjdzie z nowym projektem. Jak chcecie się dowiedzieć, co mają jeszcze do powiedzenia, przyjdźcie na meetup 15 listopada. Tak to można pracować.